Pojechałam do Zambrowa, do Dobrej Wróżki. A to jakaś słynna była? Tak, tak. I tam mieszkała rodzina w Śniadowie niedaleko i tą wróżkę tam znali. Aha. I ja pojechałam do tej wróżki. Wzięłam męża zdjęcie, mąż był chory. A może ja jeszcze nie wiedziałam o tej chorobie. Może nie wiedziałam jeszcze o tej chorobie. No ale był na ręcie i to była astma niby oskrzelowa. Ale to nie była astma. To był rak, który się jeszcze nie rozwinął. To był rak. I jak jechałam tam do wróżki, wzięłam męża zdjęcie. I pokazuję jej zdjęcie. A ona mówi, ten człowiek jest chory na nieuleczalną chorobę płuc. Pani niedługo. W młodym wieku zostanie wdową. O kurczę. Kładzie karty, rozłożyła karty i mnie mówi, tak proszę Pani, zostanie Pani w młodym wieku wdową. Miałam 52 lata. Czyli mąż 57 i zmarł. Czyli najpierw z tego zdjęcia wywróżyła, tak, a potem potwierdziła sobie tak, kartami. Tak, 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 tak. To była dobra wróżka. Jeszcze powiem o wróżce na Pradze. O! Na Pradze. Jestem na bazarze Różyckiego. No, no. I jest wróżka. Ona miała takie koralowe kolczyki, starsza pani. No to ja podeszłam do niej, chcę karty powróżyć. Powróżyła. Powiedziała mi dużo prawdy. Nie pamiętam tych szczegółów, nie będę, żeby nie wydłużać. Jesteśmy siostrą. Siostra taka modląca. Ona tam we wróżki nie wierzy. Ona tam słuchać nie chciała. Ja mówię, ale powróż, bo ta wróżka mówi prawdę, powróż. Ale ja nie chcę, albo to grzech, ja nie chcę. Ja mówię, powróż, bo naprawdę dobra wróżka. Ona mówiła mi o. Rozłożyła karty i mówi, pani mąż w takiej pracy jest, w takiej pracy pracuje, że wszyscy kradną, a pani mąż będzie odpowiadał, będzie siedział we więzieniu. Niech on tą robotę rzuci, bo wszyscy kradną, a on będzie siedział w więzieniu. On był konduktorem w pociągu Odolany. Mm-hmm. Tamte pociągi, tam jechały do Rosji, wagony naładowane zbożem, butami, alkoholem, o. I tam plomby zrywali, a on za to odpowiadał. On pilnował tych wagonów, tych plomb i on za to odpowiadał. I kradli, zrywali plomby. Jeden ukradł 40 par kozaków, które szły do Rosji. I siostra, jak o tym usłyszała, mówi do niego, no Maniuś, musisz pracę zmienić, i do Warsu. Zaczęła chodzić i tam jego do Warsu, żeby on szedł do wagonu Wars. Aha. To jeździł albo w sypialnym, albo kuszetko. I tam go przeniosła. Jednak uwierzyła w to, że wróżka mówiła prawdę. Tytuł. No może być bez tytułu. Proroczy sen o mezaliansie. Ładnie. To jest taki tytuł. Mieszkam na stacji z dwoma koleżankami. Tak. Jedna z nich wychodzi za mąż i mnie prosi za druknę, bo to się mówiło kiedyś druhna, dzisiaj świadek i świadkowa. Tak. Kiedyś była starsza druhna, młodsza druhna. Ja byłam starszą.
za starszego drużbę poproszono jej brata. No i ja jego nie znałam wcześniej na weselu. Taka byłam dziołcha, nawet zgrabna. Za piękna może nie, ale zgrabna byłam, wysoka. Miałam ładno błękitną sukieneczkę, ładnie uszyta, biały kwiatuszek u boku, białe buciki, dziołcha ekstra. On był niebrzydki. Niebrzydki był chłopak, ale to był drużba. No i zaczął przychodzić. Widocznie mu na weselu coś tam podpowiedzieli. Jest maj. Pewnie już koniec maja. Tomek chce ze mną pojechać na wieś, do rodziców. Przed wjazdem na wieś śni mi się, że ja mierzę obrączkę. Tak, dobra rozmiarem. Ja ją oglądam, obracam, a ona jest cała zaśniedziała. Taki nalot, taka brzydka. Poszłam do swojej gospodyni i mówię: pani gospodyniu, miałam sen, ale ten sen jest niedobry. I opowiadam. On mówi: tak, Lumia, niedobry, niedobry. Tomek, chociaż się i ożeni, to wróci do swojej kochanki. Ciebie zostawi. Dowiedział się, że na Malmeda jest do kupienia sklep. Zieleniak. I to go pewnie pośpieszyło. Bo on pieniążków miał trochę, ale za mało było na ten zieleniak. On miał takie plany. No i on mnie się, pojechaliśmy na tą wieś. No tam zobaczył dużo dzieci, młodsze ode mnie, gromadkę dzieci. Ale zobaczył, że tak ładnie mieszkamy, że takie duże podwórko, że ładne budynki, wszędzie ogrodzone, sad za domem, duży sad. Bardzo mu się podobało, mówi, bo ja mam parę złotych, ale to wszystko będzie za mało. Kupilibyśmy zieleniak, byś się zwolniła z pracy, ja bym się zwolnił i razem byśmy handlowali. Ja mówię: a co, chciałbyś posagu? A on mówi: przydałoby się, bo ja mam parę złotych, ale to wszystko będzie za mało. A ja mówię: tak, jak chcesz posagu, to ożeń się z krową. Załóż jej welon na rogi. Idź z nią do ślubu. Będziesz ją doił, będziesz z nią spał i będziesz miał wszystkie korzyści. Za chwilę odczekałam. To ty, wykolejeńcu, nie zastanowisz się, czy ja ciebie bym chciała, tylko ty jeszcze chcesz posagu? Ja uważam, że do mnie nie trzeba dokładać. W każdym bądź razie, no pasowałoby, bo ma pieniądze, chłopak niebrzydki. Ale że ta obrączka, to jego przeszłość była nie fair. No i jak on to usłyszał, Boże, siedział jak wryty. On ledwie swoje zwłoki ściągnął i ledwie wyszedł. Bez słowa, nawet dzień nie powiedział do widzenia. I już się kontakt skończył. Nie żałowałam tego. Pani Eleonoro, czyli widzę, że sny mają znaczenie jednak, tak? Tak, nie zawsze se potrafię wytłumaczyć, ale dwa sny miałam prorocze i drugi też się tak skończył. Tak nie fair. Nie fair. Aha. Jak jechali, zając im wpadł, bo to na światła głupie zające jeszcze wtedy były. Mniej tych samochodów, mniej, bo teraz już mądre zające.